W naszym studiu goście pani Jadwiga Gruba, koło pomocy dzieciom i młodzieży z cukrzycą w Lublinie oraz pani Karolina Czarnacka, również reprezentująca to koło. Drogie panie, 27 czerwca w Polsce obchodzimy Światowy Dzień Walki z Cukrzycą. Ta data została ustanowiona na pamiątkę rocznicy wynalezienia insuliny, bo Dzień Cukrzyka to jest w listopadzie, tak? To już mi pani Jadwiga uświadomiła. Proszę powiedzieć, czy diagnoza cukrzyca to jest tendencja wzrostowa, że coraz więcej osób choruje na cukrzycę? Tak, szczególnie widać to na przykładzie tego bieżącego roku. W tym roku od stycznia przyjęliśmy do koła, może takie brzydkie słowa na takim przodu głowy, ponad 30 nowych zachorowań, ale nie są to wszystkie zachorowania, to są te dzieci, które do nas trafiły. To są te dzieci, które dzięki dobrej współpracy z doktorem Piekarskim, z pielęgniarkami dostają informacje w postaci folderu o kole i wiedzą, że tutaj mogą przyjść, tutaj znajdą pomoc, wsparcie i psychologiczne, i pedagogiczne, czasem i materialne. Także te dane mają tendencję bardzo zwyżkową. A co powinno nas zaniepokoić, gdy podejrzewamy na przykład cukrzycę? Jakie są pierwsze objawy? Przede wszystkim, to może Karolinka by powiedziała na przykładzie swoim, co ją zaniepokoiło, bo ja mogę powiedzieć tylko na przykładzie mnie jako matki, co zaniepokoiło mnie u mojego syna, ale było to 29 lat temu. Objawy wprawdzie i symptomy się nie zmieniły, bo one są takie same, bo sposób leczenia i diagnozowania diametralnie się zmienił. Także Karolinka tutaj mnie na pewno... Przede wszystkim, gdy rodzice, ewentualnie my sami zauważymy wzmożone pragnienie, senność, nadpotliwość, często nadpobudliwość, to jest sygnał właśnie, żeby zmierzyć poziom cukru we krwi u swojego dziecka. Chudnięcie. A Karolina, a jak się żyje z cukrzycą? Tak naprawdę mam cukrzycę od ponad 20 lat i ogranicza mnie tylko moja wyobraźnia. Mogę pracować, uczyć się, cukrzyca w ogóle w tym nie przeszkadza. Fakt. Czyli nie podporządkowujesz życia chorobie? Chorobie nie, chorobę podporządkowuję mojemu życiu. No to fajne nastawienie. A jakie są problemy najczęściej, z jakimi problemami zmagają się chorzy? Najczęściej zmagają się i rodzice nasi, i my jako osoby, które społecznie w tym kole starają się pomagać i wychodzić jakoś naprzeciw tym problemom, to przede wszystkim brak przeszkolonych nauczycieli w szkołach i przedszkolach. To jest w tej chwili problem numer jeden, dlatego że, tak jak Karolina powiedziała, jej cukrzyca nie ogranicza, ale dziecko, które ma lat 5, 7, które zaczyna funkcjonować w dodatku jeszcze z pompą często insulinową i nie ma wsparcia w nauczycielu w szkole, no to wtedy to jest tragedia, bo nauczyciel mówi: proszę panią, proszę się zwolnić z pracy, siedzieć tutaj w szatni i być pod telefonem, albo być pod telefonem, bo w każdej chwili jak się coś z dzieckiem dzieje, to musimy mieć z panią kontakt. I często bywa tak, bo nie najczęściej, bo teraz troszeczkę już sobie z tym problemem poradziliśmy, że faktycznie matki rezygnują z pracy, co często jest dla nich w ogóle rezygnacją na całe życie, bo potem wrócić się do niej nie da. Także stawiamy na edukację nauczycieli. Tutaj bardzo dużo pomaga nam Federacja Krakowska, ale też i sami. Ja mam świetnych edukatorów przeszkolonych na profesjonalnych kursach, które przygotowują. No właśnie, tutaj. Ale gdzie można się zgłosić? Gdzie państwo jesteście? Jaki jest kontakt z Jesteśmy państwem? Przy ulicy Hipotecznej 4. Od 34 lat mamy ten sam adres, zmieniamy tylko pół sutereny, bo ciągle to są jednak pół sutereny. Raz awansowaliśmy na pięterko, ale na krótko. Ale świetnie pani Jadwigo działacie. Ja chciałam zapytać już Karolinę, największe wyzwanie, ty jesteś wolontariuszką, działasz doktorantką, żyjesz pełnią życia. Jakie jest największe wyzwanie jako wolontariusza, jako osoby, która wspiera osoby z cukrzycą? Największe wyzwanie rozmawiać z matką, która płacze, że jej dziecko ma cukrzycę i wytłumaczyć jej, że to nie jest koniec świata, że da się z tym żyć i da się żyć pełnią życia tak naprawdę. To jest największe wyzwanie. I jeszcze na zakończenie powiedzmy o turnusie rehabilitacyjnym. W jednym zdaniu, pani Karolina. Tak, turnus rehabilitacyjny to jest jedyna możliwość wyjazdu dziecka w czasie wakacji, dlatego że nasze dzieci na ogół są niezabierane na wycieczki szkolne, ponieważ znowu ten sam problem, nauczyciel się boi. Już nie chcę tu przytaczać komentarzy nauczycieli, które do nas docierają, dlaczego nie mogą zabrać dziecka na wycieczkę programową szkolną, więc ten turnus jest jedyną szansą na to, żeby dziecko wyjechało,
żeby... 2-3 lipca, tak, Apolinka? Nie, 2-3 lipca to jest właśnie to szkolenie. To szkolenie, a turnus jest którego? Tak, a turnus się zaczyna 25 czerwca i kończy się 8 lipca. I chciałam Państwu jeszcze powiedzieć, że mamy 54 osoby, które mogliśmy przyjąć. A w ogóle, gdybyśmy mieli warunki i pomoc większą ze strony państwa, instytucji do tego powołanych, to byśmy mogli mieć i 100 dzieci. Dziękuję bardzo. Michał Jeliński, cukrzyk, mistrz olimpijski z Pekinu, będzie też na tym turnusie. Dziękuję paniom za rozmowę, dziękujemy państwu bardzo za uwagę i do zobaczenia w zdarzeniach we środę.